Panie i panowie posłowie, Prezydium Sejmu przedłożyło projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komisji do Spraw Służb Specjalnych, druk nr 9. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego projektu. Proponuję, aby w tym przypadku Sejm wyraził zgodę na zastosowanie artykułu 51 punkt 1 regulaminu Sejmu. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Prezydium Sejmu przedłożyło wnioski w sprawie wyboru sekretarzy Sejmu, wyboru składu osobowego Komisji Sejmowych, wyboru składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej, a także wyboru składu osobowego Komisji Etyki Poselskiej. Wnioski to odpowiednio druki nr 8, 10, 11 i 12. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące rozpatrzenie tych wniosków. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 4 porządku dziennego. Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komisji do Spraw Służb Specjalnych, druk nr 9. Zgodnie z artykułem 137 ust. 1 regulaminu Sejmu w skład Komisji do Spraw Służb Specjalnych wchodzi nie więcej niż 7 posłów. Sejm na wniosek Prezydium Sejmu w drodze uchwały ustala liczbę członków Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Prezydium Sejmu po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów jednomyślnie proponuje, aby Sejm ustalił liczbę członków tej komisji na 7 osób. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie zabrać głos w pierwszym czytaniu projektu uchwały? Tak. Bardzo proszę, pan poseł Grzegorz Braun, minuta czasu. Czcigodna pani marszałek, Wysoka Izbo, wczoraj dokonany został wstępny podział łupów, dziś ciąg dalszy. Konfederacja, rzecz jasna, zna regulamin prac Sejmu i orientuje się, jakie zasady reglamentacji obowiązują w dostępie do niektórych komisji. A jednak jeszcze raz zwrócę uwagę Wysokiej Izby i czcigodnego prezydium na fakt, że koło Konfederacji weszło do tej Izby z jednej listy, nie jest kołem składkowym, ponieważ mówiliście tutaj państwo wczorajszego wieczora o zbrataniu, nowym otwarciu, porozumieniu ponad podziałami. Bardzo nalegamy, by to porozumienie ponad podziałami nie dokonywało się ponad głowami konfederatów, ponad głowami 1 250 000 naszych wyborców. Prosimy o dopuszczenie do komisji do spraw spec-służb, co oczywiście wymaga zmiany regulaminu Sejmu. Dziękuję, panie pośle. Zamykam dyskusję. Proponuję, aby Sejm przystąpił niezwłocznie do drugiego czytania projektu uchwały. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do drugiego czytania projektu uchwały. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie zabrać głos w drugim czytaniu projektu uchwały? Proszę bardzo, pan poseł Grzegorz Braun. Minuta czasu. Szanowni państwo, moim pierwszym głosem dzisiejszego tak późno rozpoczętego dnia zwróciłem uwagę na to, że nie jest bezpiecznie, że nie wszyscy polscy patrioci czują się i mogą czuć się bezpiecznie w Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ Policja Państwowa na wezwanie urzędników, którzy mienią się polskimi, ale powtórzę, nie wiadomo na gruncie jakiego prawa operują, Policja Polska dokonuje interwencji wobec polskich patriotów świętujących rocznicę niepodległości. W tym kontekście sytuacyjnym jest chyba oczywiste, że polscy patrioci, których reprezentacją jest koło Konfederacji, chcieliby trzymać rękę na pulsie rzeczywistości, mając dostęp do komisji, w której rozważa się sprawy z pewnego punktu widzenia najbardziej istotne dla wewnętrznego bezpieczeństwa państwa. Dziękuję, ponawiam mój pośle. Wniosek o zmianę Dziękuję, regulaminu, tak aby Konfederacja mogła być Dziękuję, panie pośle. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu uchwały. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu uchwały w brzmieniu z druku nr 9, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 443 posłów, 432 było za, 11 przeciw, nikt się nie wstrzymał. Sejm podjął uchwałę w sprawie ustalenia liczby członków Komisji do Spraw Służb Specjalnych.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 5. porządku dziennego. Wybór składów osobowych komisji sejmowych, druk nr 10. Wysoka Izbo, Prezydium Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, przedstawiło na podstawie artykułu 20 ust. 1 regulaminu Sejmu wniosek w sprawie wyboru składów osobowych komisji sejmowych. Proszę o uwzględnienie zmiany na prośbę Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz 15 w składzie Komisji Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej, polegającej na wycofaniu posła Jarosława Rzepy oraz dopisaniu do jej składu posła Marka Sawickiego. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie zabrać głos w sprawie przedstawionych propozycji? Pan poseł Jakub Kulesza, Konfederacja. Proszę, minuta czasu, panie pośle. Pani marszałek, Wysoka Izbo, komisje małe, Komisja Cyfryzacji, Petycji i Kontroli Państwowej, Żeglugi Śródlądowej. W tych komisjach 1250 tysięcy wyborców nie będzie miało swojego przedstawiciela. Dlaczego? 1250 tysięcy. Ponieważ taką decyzję państwo ponad głowami tych wyborców i posłów Konfederacji podjęli. Żaden z posłów Konfederacji nie został dopuszczony do tych komisji. A przecież mamy dwóch posłów z Pomorza. Mamy specjalistów, informatyków, specjalistów od sieci systemów teleinformatycznych. Nie będziemy mogli brać udziału w głosowaniach na tych komisjach i wyrażać woli naszych wyborców. Dlatego jesteśmy przeciwko takiemu składowi osobowemu tych wszystkich komisji, dokonanemu ponad głowami Konfederacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle. O głos poprosił pan poseł Marek Suski. Proszę, panie pośle, minuta czasu. Pani marszałek, Wysoka Izbo, pragnę sprostować wypowiedź mojego przedmówcy, ponieważ wszyscy znamy regulamin Sejmu i są parytety, i według tych parytetów po prostu kołu, które ma 11 członków z tego parytetu, nie przypadają miejsca w małych komisjach. A jeżeli chodzi o polskich patriotów, to reprezentuje ich chociażby Prawo i Sprawiedliwość. Nie można mówić, że tylko w jednym klubie są patrioci. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku? Nie miałam zgłoszenia, panie pośle. Dobrze, minuta czasu. Dobrze, minuta czasu. Wysoka Izbo, otóż chciałem przypomnieć panu koledze przedmówcy, że każdy poseł może wziąć udział w posiedzeniu komisji, wypowiadać w imieniu swoim, a także wyborców, swoje racje. Nie ma tylko jednego przywileju. Nie może głosować, ale wypowiadać opinię może na posiedzeniu każdej komisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku z druku nr 10 wraz z zaproponowaną zmianą w Komisji Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 443 posłów, 437 było za, 6 przeciw, nikt się nie wstrzymał. Sejm podjął uchwałę w sprawie wyboru składów osobowych komisji sejmowych. Informacja w sprawie inauguracyjnych posiedzeń stałych komisji sejmowych, które odbędą się w dniu jutrzejszym, to jest 14 listopada bieżącego roku, dostępna jest w systemie informacyjnym Sejmu. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 6 porządku dziennego. Wybór nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej, druk nr 11. Prezydium Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów na podstawie artykułu 148a ust. 8 regulaminu Sejmu, przedłożyło wniosek w sprawie wyboru składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie zabrać głos w sprawie przedstawionych propozycji? Zgłasza się pan poseł Konrad Berkowicz, Koło Poselskie Konfederacja. Minuta, panie pośle. Szanowni Państwo, ja wyjaśnię wyborcom, szanowny pani marszałek, Wysoka Izbo, wyjaśnię wyborcom, że Komisja do Spraw Unii Europejskiej to jest komisja, do której spływają szerokim strumieniem tworzone przez brukselskich biurokratów prawa, często absurdalne i szkodliwe, które są narzucane Polsce, często wbrew woli naszych władz. My chcielibyśmy móc brać udział z głosowaniem w Komisji do Spraw Unii Europejskiej jako przedstawiciele Konfederacji, na którą głosowało 1 250 000 wyborców. Jeżeli pan poseł uważa, że głosowanie nie jest ważne, byle móc słuchać, to proszę oddać miejsca Prawa i Sprawiedliwości. My wejdziemy na te miejsca, będziemy głosować, a państwo będą słuchać.
mowa tutaj o regulaminach, my je znamy, ale Prawo i Sprawiedliwość ma tu większość. Może wszystko, nie ma ograniczeń. Wczoraj nawet posła Czarzastego uczyniła wicemarszałkiem. Więc prosimy, żeby zgodnie z tym, co powiedział wczoraj Andrzej Duda o pluralizmie i niewykluczaniu nikogo, zmienić regulamin tak, żeby Konfederacja jako koło mogło mieć pełnoprawnego członka w Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle. Przypominam tylko, że żeby móc zmienić regulamin, to musi się ukonstytuować komisja regulaminowa. Na razie obowiązuje dotychczasowy regulamin. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku w brzmieniu z druku nr 11, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 449 posłów, za było 449, przeciw, nikt się nie wstrzymał. Sejm podjął uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 7 porządku dziennego. Wybór składu osobowego Komisji Etyki Poselskiej, druk nr 12. Wysoka Izbo, Prezydium Sejmu po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów przedstawiło na podstawie artykułu 143 ust. 11 regulaminu Sejmu wniosek w sprawie wyboru Komisji Etyki Poselskiej. Przypominam, że Sejm dokonuje wyboru członków komisji w głosowaniu łącznym. Czy ktoś z pań panów posłów chce zabrać głos w tej sprawie? Nikt się nie zgłasza. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku w brzmieniu z druku nr 12? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 448 posłów, 438 było za, 10 przeciw, nikt się nie wstrzymał. Sejm podjął uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Etyki Poselskiej. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 8 porządku dziennego. Wybór sekretarzy Sejmu, druk nr 8. Prezydium Sejmu na podstawie artykułu 6 ust. 2 regulaminu Sejmu przedstawiło wniosek w sprawie wyboru sekretarzy Sejmu. Wniosek ten został paniom i panom posłom doręczony. Przypominam, że zgodnie z artykułem 6 regulaminu Sejmu Sejm wybiera 20 sekretarzy w głosowaniu łącznym, chyba że Sejm postanowi inaczej. Czy ktoś z pań i panów posłów chce zabrać głos w sprawie zgłoszonych kandydatur? Zgłasza się pan poseł Krzysztof Bosak, Konfederacja. Proszę, panie pośle, minuta czasu. Szanowna pani marszałek, Wysoki Sejmie, postanowili państwo porozumieniem czterech partii politycznych, które całkowicie dominują w tej Izbie, wyeliminować Konfederację zarówno z Prezydium Sejmu, jak i z Komisji do Spraw Służb Specjalnych, gdzie usprawiedliwiali to państwo niewielką liczebnością tych gremiów. Postanowili państwo wyeliminować Konfederację także z najliczniejszej komisji w Sejmie, z Komisji do Spraw Unii Europejskiej, tak żeby reprezentacja polskich eurosceptyków nie mogła nawet poprzez swoje głosowanie pokazać, jak będzie głosowała. Zaproponowali nam państwo jedynie funkcję reprezentacyjną, funkcję sekretarza Sejmu. My się nie obrażamy, chcemy pokazać, że potrafimy służyć dobru polskiego parlamentaryzmu na każdej pozycji. Przyjmiemy tą propozycję. Nasz najmłodszy poseł, poseł z Pomorza, poseł z Gdyni, którego nie dopuszczają państwo rozdziałem komisji do komisji, która zajmuje się gospodarką morską, będzie nas reprezentował jako poseł, sekretarz, tutaj pomagając prowadzić obrady. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To zaszczytna funkcja, bycie sekretarzem. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku z druku nr 8? Zechce podnieść rękę, nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 450 posłów, 450 było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Sejm podjął uchwałę w sprawie wyboru sekretarzy Sejmu. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie punktów porządku dziennego zaplanowanych na dzień 13 listopada bieżącego roku. Informuję, że zgłosili się posłowie w celu wygłoszenia oświadczeń poselskich. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie jeszcze wygłosić oświadczenie? Nikt się nie zgłasza. Listę posłów zgłoszonych do oświadczeń uważam zatem za zamkniętą. Głos ma pani poseł Krystyna Skowrońska. Bardzo proszę, pani poseł, Koalicja Obywatelska. Pani marszałek. Czy zechce pani poczekać, czy nie przeszkadza pani? Cieszę się, że na sali jest pan premier Mateusz Morawiecki, bo będę mówiła o rzeczy, która wczoraj padała z tej mównicy, jak to dobrze jest w ochronie zdrowia. A kilka dni temu Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność i Ogólnopolski Związek Zawodowych Pielęgniarek i Położnych ze specjalistycznego szpitala w Mielcu wystosowali do premiera Morawieckiego i ministra zdrowia list otwarty. Apel.
apel, w którym proszą o pilne podjęcie skutecznych działań, które pozwolą powstrzymać dalszą degradację polskich szpitali zadłużonych i zadłużających się w zatrważającym tempie. W tym liście, panie premierze, piszą do pana. Nie mamy wątpliwości, że Ministerstwo Zdrowia świadomie dąży do ograniczenia liczby szpitali. Jednak metoda służąca osiągnięciu tego celu jest skrajnie nieodpowiedzialna i zagraża bezpieczeństwu pacjentów. Związkowcy apelują o zajęcie się sprawą finansowania szpitali powiatowych. Ich zdaniem obecna polityka ryczałtowania szpitali wprost prowadzi do niewypłacalności tych placówek. Pani marszałek, czy można... Poseł, właśnie pytałam, czy pani nie przeszkadza, to czy możemy poczekać. Proszę państwa, bardzo proszę, ci z państwa, którzy chcą prowadzić rozmowę, bardzo proszę, żeby to robić w kuluarach. Pani poseł chciałaby dokończyć swoje oświadczenie. Pani poseł, proszę, ja doliczę pani czas. Proszę, chwileczkę poczekamy może. Bardzo proszę państwa posłów albo o zaprzestanie rozmów, albo o to, żeby prowadzić je w kuluarach. Raz jeszcze przypomnę, że związkowcy apelują o zajęcie się sprawą finansowania szpitali powiatowych. Ich zdaniem obecna polityka ryczałtowania szpitali wprost prowadzi do niewypłacalności tych placówek, co z kolei grozi ich zamykaniem lub prywatyzowaniem. Te opinie są odzwierciedleniem tragicznej sytuacji wszystkich szpitali, również szpitala w Mielcu. Oczekują od rządu Rzeczpospolitej Polskiej pilnych działań prawnych i finansowych w celu oddłużenia szpitali, tak by mogły leczyć pacjentów, ponieważ z informacji samorządowców z Podkarpacia, którzy na moją prośbę informowali o sytuacji finansowej szpitali na ich terenie, wynika, że jest źle, bardzo źle. Są zadłużone z ujemnymi wynikami finansowymi. Brakuje pieniędzy na leczenie. Przykład: zła sytuacja finansowa w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie. O ponad 3 miliony złotych na dzisiaj został przekroczony ryczałt, jaki przekazywany jest dla szpitala. Jak rozumieć więc wczorajsze wystąpienie sejmowe premiera Morawieckiego, którym między innymi zapewnił, że zwiększyły się wydatki na ochronę zdrowia, a kolejki do lekarzy specjalistów są krótsze? To wszystko nieprawda. Kolejki są dłuższe, a finansowanie zwiększyło się dzięki wpłatom pacjentów, obywateli, którzy płacą składkę zdrowotną. Potrzebne są zatem pilne działania i zmiany, aby pacjenci mieli dostęp do leczenia. Mam nadzieję, że związkowcy z Mielca otrzymają odpowiedź na swój list otwarty, aby nie powtórzyła się sytuacja, kiedy w sprawie prądu, ceny prądu, prezydent Rzeszowa przez 9 miesięcy nie otrzymał odpowiedzi. A zatem, panie i panowie posłowie, sprawa szpitali, sprawa pacjentów jest niezwykle ważna. A słowa pana premiera Morawieckiego były oczywistą nieprawdą. Związkowcy oczekują na tą odpowiedź i ja również. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani poseł. Na tym zakończyliśmy oświadczenia poselskie. Zarządzam przerwę w posiedzeniu do dnia 19 listopada bieżącego roku do godziny 10. Dziękuję państwu.